Triatlon to niezwykła dyscyplina sportowa. Każdy z etapów, pływanie, jazda na rowerze czy biegi same w sobie są wyzwaniem, a co dopiero, gdy łączą się w ramach jednej dyscypliny. Triatlon to prawdziwy sprawdzian dla sportowców pod względem kondycyjnym. A dla widzów obserwujących zmagania sportowców to niesamowite widowisko. Zawody na różnych dystansach rozpoczęły się od samego rana. Z jakimi nastrojami stanęli do rywalizacji zawodnicy? Pozytywne, zawsze pozytywne są. Bardzo fajnie, atrakcyjna trasa. W zawodach w tym roku brało udział wiele pań, które startowały na tych samych dystansach co panowie. W sporcie nie ma aż takiej chyba różnicy, nie? Wszyscy musimy się razem dobrze bawić. Zawody w triatlonie podzielone zostały na trzy dystanse. Jedna druga, jedna czwarta i jedna ósma. Zawody rozpoczynały się na Ślesińskiej plaży. Tam miał miejsce start. I triatloniści rozpoczęli rywalizację od pływania w jeziorze. Następna konkurencja to jazda na rowerze. Na Ślesińskim rynku znajdowała się strefa zmian. Tam na zawodników czekały rowery. Dalej trasa w zależności od dystansu wiodła ulicami Ślesina i przez miejscowości w okolicach miasta. Ostatnia konkurencja to biegi. I choć pogoda dla zawodników była łaskawa, to i tak na twarzach widać było ogromne zmęczenie. To świadczy o tym, że jest to naprawdę trudna dyscyplina dla osób o bardzo dobrej kondycji i z odpowiednim przygotowaniem do zawodów. Teraz po okresie pandemii staraliśmy się to robić regularnie z mężem, ale przy trójce dzieci i wszystkich siłowniach pozamykanych staraliśmy się dawać radę chociaż bieganiem i rowerem. Gratulacje! Jednym ze zwycięzców był Tomasz Słupik z Endless Pain, który najszybciej finiszował w kategorii 1-8. Trasa płaska, szybka przede wszystkim, na bicie życiówek, tylko tutaj wiatr nam przeszkadzał wszystkim zawodnikom. Na pewno to odczują z dystansów jednej, drugiej, jednej, czwartej. Na 1-8 to jest to krótki dystans, także było fajnie. Wśród pań na najwyższym stopniu podium dystansu 1-8 uplasowała się Marysia Matusik z Kielc, zwyciężczyni klasyfikacji generalnej z ubiegłego sezonu. Wierzyłam, że będzie miejsce na podium. Zwycięstwo to nigdy nie wiadomo. W triatlonie trenuję już trzeci sezon, więc już jakieś małe doświadczenie jest. Ślesin triatlonem stoi, chciałoby się rzec, widząc zadowolenie na twarzach zawodników i widzów obserwujących sportowe zmagania. Organizacja zawodów, a także niezwykle przyjazne dla sportowców miejsce to mocna strona tych zawodów, o czym świadczy ogromna popularność i powiększająca się z roku na rok liczba chętnych do udziału w ślesińskiej edycji triatlonu. Od 9 lat organizujemy Garmina, po raz drugi organizujemy zawody pływackie. One odbyły się wczoraj, ponad 100 uczestników, ale łącznie ponad 1000 uczestników całej imprezy, więc rekord, jeśli chodzi o ilość osób, które przyjeżdżają. Słyszę od uczestników, że to najlepsze miejsce z całej trasy. Świetnie położone, bardzo blisko, jeśli chodzi o starty poszczególne, czy to pływanie właśnie, czy rower i biegi, więc mówią, że naprawdę rewelacyjne miejsce. Pogoda też dzisiaj bardzo fajna. Więc tylko korzystać po prostu z tej okazji. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Wiem, że uczestnicy Garmina przyjeżdżają często po raz kolejny po to, żeby nawet może potrenować na rok przyszły. Tegoroczne zawody w triatlonie przeszły do historii, ale Ślesin przygotowuje kolejne niezwykle ciekawe propozycje dla mieszkańców i turystów. Na dobre rozpoczyna się letni sezon 2021.